Szanowni Państwo, zgodnie z ordynacją wyborczą ustawą o samorządzie gminnym, komisarz wyborczy zwołał na 23 listopada, czyli na dzisiaj, pierwsze posiedzenie sesji Rady na kadencję 2018-2023, ustalając porządek, którym Państwo zostaniecie później zapoznani. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie powitać Pana Burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego, bardzo serdecznie Państwa Radnych kadencji 2018-2023. Witam bardzo serdecznie Państwa Sołtysów, którzy za 4 miesiące zmienią, będą mieć swoje wybory. Bardzo serdecznie. Witam księdza prałata, honorowego obywatela Kałuszyna, miasta Kałuszyn. Witam serdecznie. Witam kierowników jednostek naszej gminy. Witam bardzo serdecznie panią Monikę Czyżewską wraz z dziećmi. Witam wszystkich mieszkańców i gości przybyłych na dzisiejsze obrady sesji. Prasę, tak, oczywiście. Witam, moi drodzy Państwo, i zgodnie z ordynacją wyborczą, tak jak już wspomniałem, i ustawą o samorządzie, w pierwszej sesji dokonuję otwarcia i przewodniczy najstarszym wiekiem Rady Miejskiej. Senior. I jako senior, seniora poproszę panią radną Danusię Kiełbasę do stołu prezydialnego. Nazywam się Danuta Stanisława Kiełbasa, jak mnie wszyscy mnie znali, i dziękuję za przekazanie przewodnictwa obrady. Czuję się zaszczycona z tego powodu, chociaż mam już sporo lat, no ale... Witam radnych oraz zaproszonych gości i otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencji 2018-2023. Mamy w obecności pani Anusiu? A jest. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych na sali jest obecnych też 15 radnych, czyli wszyscy. W związku z tym obrady będą prawomocne. Proszę teraz przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej panią Teresę Przybułek o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego, a wyczytanych radnych proszę o podejście pojedynczo do odbiór zaświadczeń. Do pani Teresy. Poproszę panią wójcką Elżbietę Stanisławę. Wybrana została na radę. Jesteś na pierwszym w imieniu nauczy. Nie bardzo. Poprosimy na momencik do nas. Dziękujemy. Pani cudna Jadwiga.
wybrana została radną gminy. I też poprosimy na moment Pazu do... O. Dziękuję. Wydajnej pracy i żeby pod waszym przewodnictwem na tą kadencję 2018-2023 gmina nie cofnęła się, tylko poszła o 100% do przodu. Wierzę w to, że skoro społeczeństwo zaufało, państwu jako radnym będziecie pracowali na rzecz tej gminy 200%.
leczenie nasze świadczeń i teraz, ponieważ wszyscy jesteśmy uprawomocnieni jako radni, odbędzie się teraz ślubowanie. Proszę o powstanie obecnych na sali. Ja odczytam treść ślubowania i poproszę pana Adama Kaczmarczyka, najmłodszego wiekiem radnego, o odczytywanie nazwisk radnych według kolejności alfabetycznej. Wyczytany radny odpowiada słowo ślubuję. Przypominam, że po wypowiedzeniu słowa ślubuję można dodać tak mi dopomóż Bóg. Panie Adam? Masz pan listę? Odczytuję treść ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Wójcka Elżbieta Stanisława. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Cudna Jadwiga. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jackiewicz Anna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kaczmarczyk Adam. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kiełbasa Stanisława. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Leszczyńska Małgorzata. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Michalczyk Bogusław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Mroczek Piotr Paweł. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Mirosz Władysława Zofia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Śledziewska Marianna Jadwiga. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Stryczyńska Elżbieta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Strupiechowski Sławomir. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wąsowski Leszek Robert. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wocza Marianna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Włodarczyk Kurbiecka Alina Teresa. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję wszystkim. Proszę usiąść. Teraz odbędzie się wybór przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady miasta i gminy Kałuży. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tego wyboru. Wybory są tajne. Na razie proszę o... Jeszcze przypominam, że że członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Jeszcze jedna osoba. Czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej? Przegłosujemy teraz. Kto jest za powołaniem tej komisji? Pan Adam Kaczmarczyk, pani Jolanta Strydzińska i pani Małgorzata Leszczyńska. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za powołaniem takiej komisji? Chyba wszyscy. Dziękuję. Czyli komisja teraz... Teraz proszę o zgłaszanie kandydatów. To jeszcze komisja teraz proszę o wyłonienie z was dla przewodniczącego komisji. Pani inżyniera Elżbieta Stryczyńska. Pani Elżbieta Stryczyńska jest przewodniczącą komisji skrutacyjnej. Teraz proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej.
Chciałabym zgłosić kandydaturę pana Michalczyka Bogusława jako przewodniczącego Rady Miejskiej za jego wieloletnią pracę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie ma, nie widzę. Ja sam
Nie, to pożyna przyszła. Cieszę się. Nie, to ja tu biegaliśmy w komisję i Nie, mocy zżerają. To brawo!
czeka nas dużo pracy ciężkiej, trudnych podejmowania, trudnych decyzji odpowiedzialnych. Będę się starał być obiektywnie prowadzić sesję. Liczę bardzo przede wszystkim na koleżanki, na twojego na pracę. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. I dlatego zgłaszam panią Wodarczyk, jeśli wyrazi chęć i zgodę. Bycia zastępcą. Wyrażam pani zgodę? Tak. Czy są jeszcze może jakieś inne zgłoszone kandydatury? Pani Władysława widzę, że wyrażę zgodę. To przystępujemy do głosowania na wynik Zgromadzenia Krajowego Rady. Głosy będą tajne, będzie na kartkach uchwała, nazwiska plus taki nasz przewodniczący, że komisja się jeszcze otwarta, że oddaje się głos na tą osobę. A 15.
Pani Władysława Miro, 6 pani
Marcina Buraszczyk-Kurbiecka, czyli dla tego przewodniczącego została pani Miroż Władysława przy 9 Górka. Mam taką nadzieję i wiem, że to jest, są funkcje zaszczytne oczywiście, ale też zobowiązujące do dalszej pracy i deklaruję, że mam chęci do współdziałania ze wszystkimi radnymi, z tymi, którzy już byli w poprzedniej kadencji i ci, którzy są w tej obecnej kadencji. Będąc przy głosie, chciałabym również pozwolić sobie podziękować wszystkim mieszkańcom i wyborcom, którzy zagłosowali na nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz. I myślę, że będę współpracować też z sołtysami, z państwem sołtysami, z panem burmistrzem, z państwem radnymi, z jednostkami organizacyjnymi. I dziękuję jeszcze raz bardzo. Przystępujemy do rozwiązania punktu 6. Pan przewodniczący rady prosi o wręczenie pana Kamisza Wyszyńskiego przewodniczącego i głos z radnych. Już Marcin wybrany został burmistrzem Szymakowa. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Chciałabym panu komisarzowi dobrych współpracy z radą. Bo przede wszystkim, jak się dobrze czuł, jak jest dobra współpraca między burmistrzem a radą, mamy owoce w Kałużynie i w gminie. Jeżeli są niesnaski, nie ma efektów tego. Burmistrza mamy prężnego, burmistrza mamy zaznajomionego z potrzebami i gminy, i Kałużyna, i wierzę w to, że pan Alek spełni swoje zadanie w 100%. Dziękuję bardzo. Następca godny poprzednika. Wierzę w to, że będziemy się pięknie i wspaniale rozwijać. Jeszcze raz. Wierności prawa, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta do gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Zaufało wam,
że będziecie zaspokajać ich potrzeby, że będziecie kierować tą gminą w taki sposób, że będzie się ona rozwijała dla dobra mieszkańców, że będzie się rozwijała temu, żeby stawała się coraz piękniejsza, żeby stawała się coraz przyjaźniejsza dla ludzi, żeby mówiono o niej i w powiecie, i w województwie, a nawet i w kraju. Żeby to miasto zaspokajało nie tylko podstawowe potrzeby mieszkańców, ale żeby wybiegało ponad inne gminy sąsiednie. I wierzę, panie drodze, że tak będzie. Wierzę, znając pana burmistrza osobiście, znając państwa wszystkich, mniej lub więcej, ale właściwie bardzo dobrze, że będziecie służyć tej gminie z oddaniem i z całym sercem. A to jest najważniejsze. Służyć tej gminie poprzez szacunek do siebie samych, do różnienia się w zdaniu czy poglądach, ale te poglądy będą wyjawiane, dyskutowane w sposób kulturalny i z całym szacunkiem do siebie. Bez złości, bez uprzedzeń, bez nawisów partyjnych. Interes, moi drodzy, jest niepartyjny. Interes jest jeden. Interes jest taki, żeby nasze miasto i gmina się rozwijała. Żeby nie traciła tempa rozwoju, a wręcz odwrotnie uzyskiwała to tempo. Mamy warunki sprzyjające. I położenie nasze, i w to, co w tej chwili jest zainwestowane, że ta gmina może po prostu się rozwijać. Wierzę i wiem o tym, że czasami będą wymagane trudne decyzje, odważne decyzje. Ale znając pana burmistrza, znając państwa radnych, jestem święcie przekonany, że nie zabraknie wam odwagi do tego, żeby takie decyzje odważne podejmować. Oczywiście te decyzje poświęcone analizą, w sposób rozsądny, mądry, nie zważając, moi drodzy, powtarzam, nie zważając na to, co ludzie czasami nieprzyjaźni będą mówić czy głosić. To nie ma znaczenia, bo najlepszym dowodem jest to, że mieszkańcy wam zaufali, znając wasze poglądy i podejście do tych spraw. Jeszcze raz, panie burmistrzu, z całego serca gratuluję i życzę ci, żeby za 5 lat mógł z powodzeniem to ślubowanie jeszcze raz powtórzyć z całego serca, a żeby mieszkańcy byli dumni z tego burmistrza, który mają. Dziękuję. Gratuluję państwu wszystkim wygrania tych wyborów. Co to znaczy wygranie? To znaczy, że mieszkańcy, którzy do tych wyborów, w tych wyborach wzięli udział, obdarzyli państwa zaufaniem, powierzając państwa ręce rozwój i przyszłość tego miasta. Także serdecznie gratuluję na ręce pana Bogusia. Gratuluję jeszcze raz wyboru. Życzę państwu wszystkim wspaniałej kadencji, wspaniałej współpracy, panie Bogdanie. Szanowni państwo, wiem, że mamy wspólnie świadomość, że wybór mojej osoby na burmistrza, a państwa na radnych naszej gminy, jest to zobowiązuje. To jest ogromna odpowiedzialność. Kiedy przygotowaliśmy do wyborów, kiedy zgłaszaliśmy swoje kandydatury, kiedy rozmawialiśmy wspólnie, jak chcielibyśmy widzieć rozwój naszego miasta i gminy, wtedy już mieliśmy świadomość,
tej służby, którą podkreślał ksiądz dziekan podczas dzisiejszej homilii w czasie mszy poprzedzającej naszą uroczystą sesję. Służby i odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność nie może nas przerażać. Ona musi nas motywować. Praca burmistrza i praca państwa jako radnych niesie za sobą troskę i przede wszystkim dbanie, wszelkie działanie, ażeby rozwój naszego miasta został w żaden sposób nieustęczniony, a wręcz jeszcze przyspieszony. Wiem, że mamy wszyscy tego pełną świadomość. Gratulując państwa, jestem również przekonany, ja deklaruję ze swojej strony współpracę na niwie burmistrz, rada. Znacie państwo mnie już od kilku lat, ja większość z państwa również znam. Wiem, że nasze wspólne prowadzenie tej gminy, moje jako organu wykonawczego i państwa jako organu uchwałodawczego, będzie przebiegało w atmosferze zrozumienia, poszanowania własnego zdania, spokojnych i kulturalnych. To, co zawsze podkreślałem, podstawą wszystkiego to są rozmowy. Jeżeli padają pomysły, to te pomysły siadamy, rozpatrujemy i wybieramy takie rozwiązanie, które będzie najlepsze dla naszych mieszkańców. Także gratuluję państwu jeszcze raz wyboru. Deklaruję współpracę z państwem w pełnym zakresie. Przy okazji chciałbym, korzystając z okazji państwa sołtysów, na ręce państwa sołtysów podziękować serdecznie mieszkańcom wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach z tak dużą frekwencją. Również przy okazji dziękuję przez państwa wszystkim mieszkańcom Sołtysów, którzy oddali głos na moją skromną osobę. Również dziękuję księdzu dziekanowi, naszemu proboszowi, księdzu Szymańskiemu za odprawienie dzisiejszej mszy świętej ze wspaniałą homilią, gdzie podkreślono to najważniejsze, to co chyba każdy ma w nas w sobie, decydując się na ubieganie się o funkcję publiczną, a tym bardziej w tym samorządzie gminnym, czyli samorządzie najbliższym ludziom. Wybory samorządowe tak naprawdę dotyczą osób i spraw najbliższym nam. Dlatego podkreślenie w tej komisji tej służby myślę, że będzie takim drogowskazem dla mnie i dla nas wszystkich co do dalszej współpracy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj dzisiaj zgromadzili się, żeby nie tylko radnym sołtysom, ale wszystkim gościom zaproszonym, że uświetlili swoją obecnością dzisiejszą uroczystość. Dziękuję państwu bardzo. Też dziękuję panu burmistrzu. Będę, tak jak mówię, będę starał się godnie wykonywać swoje bieżące zadania. Z pokorą. Przede wszystkim z pokorą i na dobra naszej gminy. Dziękuję bardzo. Przypominam sobie słowa, które jest wprost, pochodzą z Ewangelii. Nie będę cytował tego człowieka, na którego często się powołuję. Pokora, Pan Bóg pokornym daje, a pysznym się sprzeciwia, za wszelką cenę pchali się do przodu. Służba, Chrystus przyszedł, by służyć. I praca. Życzę wam, to są wartości na wprost, które płyną od Chrystusa, od Boga, by te wartości były realizowane. Życzę
dobrej współpracy z parafią, tak jak było do tej pory. Bo moi drodzy, zdajecie sobie w pełni sprawę, że parafia mieści się prawie w granicach miasta gminy. I ta współpraca owocuje dla dobra całej wspólnoty. Ludzie przyjeżdżają z okolicznych miejscowości podczas takich czy innych uroczystości i mówią, jak pięknie się układa współpraca miasta i gminy, władz miasta i gminy z Bobosza. Mówił o tym na sesji nie tak dawno jeszcze były już nasz ordynariusz, arcybiskup Hozek. Mówią wprost, sprawiam Kałużyn jako wzór współpracy władz samorządowych z parafią. Dla dobra ludzi, dla dobra tej wspólnoty. Przecież na terenie tej wspólnoty działały i działać będą różnego rodzaju organizacje, jednostki administracji samorządowej. To jest bardzo ważne. Nie może być jakiegoś ociągania się, powiedz jemu, powiedz jej, niech on się tym zajmie, niech ona się tym zajmie. Każdy z was będzie miał określone stanowiska w określonych organizacjach samorządu terytorialnego. Niech te zadania wypełnia właśnie z tymi wartościami chrześcijańskimi, o których mówiłem. Wszyscy należymy do jednego Boga Ojca. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I niech ten powiew Ducha Świętego, nasze opieranie się na sprawy Boże, będzie w życiu osobistym każdego z nas. Bo te sprawy Boże wtedy przekuwane są w duchu miłości chrześcijańskiej na potrzeby drugiego człowieka. Szczęść Boże! Nawiązując do słów naszego wielebnego księdza, proboszcza Władysława, chciałabym serdecznie podziękować za taką współpracę, jaka była pomiędzy wstępującym panem Soszyńskim i parafią księdza Władysławem Szymańskim. Bo ta wzór godny naśladowania, gdzie w wszystkich uroczystościach, nie tylko religijnych, ale państwowych, gdzie były poruszane wartości historyczne, patriotyczne, rodzinne, brały udział całe rodziny w tych uroczystościach, brali udział radni, brali udział kierownicy jednostek, sołtysi i mieszkańcy naszej wsi, naszych wiosek i miast. Tam, gdzie chodziło o tradycję, wzbogacenie tradycji, o wzbogacenie i kontynuację historii, wartości historycznych, patriotycznych. I tutaj chciałam bardzo podziękować i życzyć panu burmistrzowi Arkadiuszowi takiej współpracy z parafią. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to co prosi ksiądz proboszcz, oczywiście taką deklarację składamy. Mamy świadomość tego, że nasza miejscowa społeczność jest powiązana. Nasze sprawy dotyczą nas wszystkich. Jest nas 6 tysięcy, nic nie może nas dzielić, a wszystko powinno nas łączyć. Już wielokrotnie miałem tę możliwość, gdzie mieliście wszyscy do podziękowania panu burmistrzowi, ale za chwilę pan Bogdan będzie kończył sesję, więc trzeba zakończyć, tak przynajmniej uznaję. Chyba jeszcze bardzo ważnym akcentem. To, co przewijało się, proszę Państwa, w kampanii wyborczej, w moich spotkaniach wyborczych, jak również czasami w zarzutach w stosunku do mojej osoby, jakobym był namaszczeńcem pana burmistrza Mariana Soszyńskiego, to, co mówię na spotkaniach wyborczych. Jestem z tego dumny, jestem przedumny, że mogłem przez tyle lat współpracować z tak wspaniałym człowiekiem, z tak wspaniałym fachowcem, człowiekiem, który może służyć jako wzór urzędnika samorządowego, ale jak również wzór człowieka. Człowiekiem, który nie zawaham się tego powiedzieć, którego traktuję jak swojego ojca. Dlatego, panie burmistrzu, jest pan osobą dla mnie, jest pan dla mnie mistrzem. I to, co panu kiedyś powiedziałem, jeżeli za 5 lat będę oceniał swoją działalność, to pierwsza rzecz, na którą zwrócę uwagę, to nie zawiodłem pana zaufania.
myślałem, moi drodzy, że mnie wzruszy, ale tak mi się nie udało. Bardzo dziękuję bardzo. Przechodzimy do siódmego punktu naszej dzisiejszej sesji. To jest propozycja zwołania sesji na 26 listopada o godzinie 10. Celem konstytuowania się stałej Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia wynagrodzenia dla nowego pana. Jeśli ktoś jeszcze... To proszę pani Borda. Ja mam siostrę Marii, jeszcze do pewnej funkcji ławnika i mam sprawę, której proszę. Czy to jest, czy będzie poniedziałek, nie, tego 6, poniedziałek, tak? I wtorek. A może w godzinach takich popołudniowych? No nie wiem, ile potrwa rozprawa. A w środę to może być. To potem już że się może odbyć bez pani, czy się może odbyć. Ale to może odbyć. Pani się pytała, czy można bez pani. Znaczy tak, no ewentualnie uwzględniuje pani zwolnienie jako radny. Myślę, nie można innego terminu ustalić. Znaczy termin nas obowiązuje nas, że komisja jak najwcześniej muszą powstać, konstytuować się i no bo wiadomo, jest dużo pracy, jest spraw tyle, że dotyczących gminy. Bo ja chciałam państwa powiadomić, że nie mogę łączyć funkcji ławnika z radną. Ja już wystąpiłam do prezesa sądu okręgowego w Siedlcach z takim wymówieniem, ale obowiązuje mnie też 3-miesięczne wypowiedzenie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także nie wiem, tak jak przeczytałem, sesja najbliższa będzie zaplanowana jest na 26 listopada o godzinie 10. Na wybory samorządowe na okres 5 lat. Przedłużonej kadencyjności nie było jeszcze. Dlatego, drodzy radni, cieszcie się, cieszcie, że możecie wykazać się dłuższą pracą. Myślę, że z pożytkiem. Wyborcy ocenią i zobaczą, co się wówczas zmieniło w naszej gminie. Starajcie się, by dobrze mówiono o Kałuszynie. Powołano was na 5 lat do szczytnej pracy. Rezultat waszej służby każdy z nas zobaczy i oby orzekł, to naprawdę była dzielna rada. O niej w samych superlatywach mówić wypada. A więc wskazówka dla was, kochani mili, byście operatywnie i dobrze rządzili. Współdziałali z burmistrzem, który również zaczyna pracę od początku jako włodarz Kałuszyna. Wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności, szacunku dla petentów, wyrozumiałości, śmiałych, lecz rozważnych uchwał i poczynań. Rządź nam dobrze, Wysoka Rado Kałuszyna. Niechaj me słowa będą przesłaniem dla was, szanowni, dzisiaj zebrani. Niech będą mottem waszego działania. A więc do dzieła, panowie i panie. Dziękuję.